W liście do Galacjan widzimy argumentację apostoła Pawła polegającą na tym, że pokazuje on, że Chrystus umarłby daremnie, gdyby można było stracić zbawienie na podstawie tego, że się nie wypełnia zakonu. I w drugim rozdziale, pierwszy werset, widzimy taką argumentację. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy ze sobą i Tytusa. 14 lat później apostoł ponownie odwiedził Jerozolimę, tym razem z Barnabą i Tytusem. Wizyta, której szczegóły znajdziemy opisane w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział. Spowodowana była właśnie naukami głoszonymi przez nauczycielami powracającymi do zasad judaizmu. Widzimy to dokładnie w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział. Tam są karcone nauki głoszone przez fałszywych nauczycieli powracających do zasad judaizmu. Są oni nazywani wręcz fałszywymi braćmi, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni. Wywołali oni niepokój w zborach w Galacji. Apostoł Paweł i Barnaba sprzeciwili się w Antiochii ich błędnemu nauczaniu. Jednak Bóg w swojej mądrości tak pokierował całą sprawą, że wieść o spornej kwestii dotarła do Jerozolimy, gdzie ją rozstrzygnięto. Bóg nie dopuściłby jasne stanowisko apostoła Pawła i Barnaby, jakkolwiek słuszne, stało się ostateczne i wiążące w tej sprawie. Gdyby w Antiochii rozstrzygnięto sprawę błędnych judaizujących nauk, mogłoby to doprowadzić do rozłamu w zgromadzeniu, czyli kościele. Wówczas część wierzących pochodzących z Żydów była bardzo związana z prawem mojżeszowym, zakonem i uważała za centrum Jerozolimę. Pozostała część wierzących wywodzących się z pogan za swoją duchową stolicę obrała Antiochię, gdzie powstał pierwszy zbór chrześcijański wśród pogan. Następnie widzimy, że apostoł Paweł przybywa do Jerozolimy na skutek objawienia. I to widzimy w wersecie drugim, drugiego rozdziału. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą opowiadam, którą zwiastuję, między poganami, aby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że bracia z Antiochii zadecydowali o wysłaniu Pawła, apostoła Pawła i Barnaby do Jerozolimy. To czytamy w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 2 i 3 werset. Z rozważanego właśnie tematu widzimy, że się apostoł udał tam na skutek otrzymanego od Boga objawienia. To dowodzi, że choć apostoł żył w społeczności ze swoimi braćmi i postępował zgodnie z ich jednomyślnymi decyzjami, których w żaden sposób nie lekceważył, to jednocześnie był prowadzony przez bezpośrednie Boże objawienie. Z powodu podważania prawdy Ewangelii Paweł wyłożył wierzącym w Jerozolimie, a szczególnie tym spośród nich, którzy zajmowali wysoką pozycję w zborze, przedmiot swojego zwiastowania, czyli Ewangelię Zbawienia. Nie pozostawił przy tym duchowym przywódcom w Jerozolimie możliwości oceny, która Ewangelia pochodzi od Boga. Czy ta zwiastowana przez Pawła, czy ta, którą głosili judaizujący fałszywi nauczyciele? Chociaż tak naprawdę Ewangelia jest jedna. Nie. Apostoł Paweł zdecydowanie sprzeciwił się bardzo powszechnej wówczas skłonności powrotu do zakonu, gdyż zagrażało to jego
Pawła dziełu pomiędzy poganami i łatwo mogło zniszczyć, zniweczyć jego pracę. I też widzimy w trzecim wersecie, ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. W tym wersecie apostoł powołuje się na przykład Tytusa, aby pokazać, że pouczenia oparte na prawie, na zakonie, nie zostały wcale zaakceptowane w Jerozolimie. Nie upierano się przy nich. Tytusa, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. I które w tym wypadku byłoby zgodne z przepisami prawa mojżeszowego. Także widzimy ważną argumentację, że powrót do zakonu, do prawa odbiera nam wolność. To mówią nam wersety 4 i 5 drugiego rozdziału listu do Galacjan. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Paweł, apostoł Paweł kontynuuje temat, przyglądając się nauce fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni. Tych fałszywych braci celem było narzucenie wierzącym przepisów i obowiązków. Głównym zamiarem fałszywych nauczycieli było zwrócenie uwagi wierzących Galacji na siebie samych. Oni chcieli zwrócić na siebie samych uwagę. Ich pragnieniem było uzyskanie poważania i pozycji wśród wierzących. Chcieli stworzyć taką kastę kleru. Takim ludziom apostoł Paweł nie ustąpił ani na chwilę. Kiedy stawką była prawda, Paweł nie dawał się nigdy pod żadnym pretekstem namówić na okazywanie pobłażliwości, ani łaski, ani miłosierdzia. Inne miejsca pisma napominają nas, abyśmy ulegali jedni drugim, i mówił to nawet sam apostoł Paweł w liście do Efezjan, na przykład 5 rozdział, 21 werset, albo pierwszy list Piotra, gdzie apostoł Piotr mówi w 5 rozdziale, 5 werset. Gdy jednak sprawa dotyczyła fałszywych braci, gdy prawda Boża została podważona, apostoł Paweł nie szedł na żadne ustępstwa. I to widzimy też w wersecie 6. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Poza fałszywymi braćmi byli pośród wierzących również i tacy, którzy cieszyli się powszechnym poważaniem. Z racji posiadanego daru lub niepodważalnej duchowości zajmowali wśród wierzących w Jerozolimie wysokie, a nawet przywódcze stanowisko. Jednak gdy chodziło o prawdę, fakt piastowanej przez nich funkcji i zajmowanej pozycji nie miał dla apostoła Pawła większego znaczenia, bo Bóg nie ma względu na osobę. Przed Bogiem nie liczy się ludzkie uznanie, jakie ktoś posiada, nawet nie osoba sama w sobie, lecz jedynie cechy Chrystusa, które przejawiają się w danym człowieku. Apostoł Paweł bezsprzecznie darzył tych braci należnym szacunkiem. Nie lekceważył ich w żaden sposób i miłował jako braci. Jednak nie mieli oni żadnego wpływu na autorytet apostoła Pawła, który apostoł otrzymał bezpośrednio od samego Chrystusa.